Oceniając sytuację techniczną danej waluty, warto spojrzeć nieco szerzej, a więc przez pryzmat indeksu takiej waluty, a nie przez pryzmat pojedynczej pary. Aktualnie zwróciłbym uwagę na dość interesującą sytuację na rynku dolara amerykańskiego. Indeks tej waluty na przestrzeni ostatnich 2-3 miesięcy prawdopodobnie zmienia swój kierunek na spadkowy. Tutaj bardzo ważnym poziomem technicznym dla indeksu tej waluty jest 74,8 punkta, gdzie znajdziemy m.in. szczyty z października, listopada, a także dołek z początku stycznia. Jest to typowo popytowo-podażowa półka, która w tej chwili pełni rolę oporu. W ostatnich około 3 tygodniach indeks dolara lekko się umacniał, podchodząc w tym kierunku formacją klina zwyżkującego. No i popyt nie poradził sobie w rejonie 74,8 punkta, co może sugerować, że czeka nas w tej chwili kolejna fala osłabienia dolara. Jeżeli doszłoby do rozbudowania ruchu spadkowego, no to minimalnym zasięgiem byłyby rejony 73 punktów, czyli podstawy klina, natomiast jeśli ruch spadkowy zostałby bardziej rozwinięty, należałoby spoglądać w stronę około 71 punktów. W najbliższym czasie, czy w najbliższych dniach będzie dość dobra okazja do przetestowania sentymentu do dolara amerykańskiego. W kalendarium danych makroekonomicznych znajdziemy chociażby dzisiaj dane za PKB za 4 kwartał, czy indeks zaufania konsumentów Conference Board. W środę i w piątek mamy w planie publikację indeksów PMI i ISM, w środę dla przemysłu, w piątek dla usług. A czwartek to jak zwykle cotygodniowe dane o ilości wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Takie dane są, jak już wspomniałem, bardzo często okazją do zbadania sentymentu do danego instrumentu, czy w tym przypadku do dolara amerykańskiego, bowiem jeśli zdarzyłoby się tak, że dane byłyby generalnie lepsze, natomiast dolar niekoniecznie chciałby się na ich podstawie umacniać, wówczas byłaby to podpowiedź, że wnioski płynące z układu technicznego są prawidłowe i czeka nas większy spadek. Znaczy, tak bardzo często się dzieje właśnie w ten sposób, gdy rynek ignoruje dobre dane, nie chcąc po nich rosnąć. Także w najbliższych dniach proponowałbym skupić się na reakcji dolara na dane z amerykańskiego rynku. I jeśli faktycznie byłyby dobre, a rynek nie chciałby rosnąć, czy dolar nie chciałby się umacniać, warto w tym momencie szukać swoich szans transakcyjnych na rynku na parach powiązanych z dolarem amerykańskim po krótkiej stronie rynku, jeśli chodzi o dolara.